Kampus. Kampus. Lekko prezentuje Nowika. Początek dzisiejszej audycji Lekko, nowy utwór duetu Rysy, duetu, którego myślę zupełnie wam nie muszę przedstawiać. Ten utwór nosi tytuł Herz i jest zapowiedzią trasy zimowej duetu. I koniecznie sprawdźcie teledysk, bo jest to sensualny klip, o, stworzony za pomocą sztucznej inteligencji. Autorem jest Melt AI. O, to można sobie jeszcze sprawdzić. No i jeszcze z takich, dzisiaj oczywiście wywiad z Brodką, już za chwileczkę, bo jeszcze jedna nowość wcześniej, to będzie wasz i Paulina Przybysz.
którzy wspólnie nagrali utwór. Tutaj zacytuję Basza. Zazwyczaj pisze o ludziach i mieście, tym razem nagrałem coś z odgłosów natury. Ten kawałek to dowód na to, że natura i technologia potrafią pięknie się łączyć. Bit w całości powstał z dźwięków, które zarejestrowano w puszczy. O, synty nagrane z impulsów elektromagnetycznych roślin. Można o tym czytać i czytać, ale myślę, że najważniejsze, żeby posłuchać tego utworu, który opowiada o tym, co jest w nas pierwotne i dzikie, a potrafi też być mądre i łagodne. Basz i Paulina Przybysz i Puls, a już za chwileczkę wywiad z Moniką Brodką. Bardzo mi miło w audycji Lekko powitać Monikę Brodkę. Cześć Monika. Cześć, bardzo mi miło również. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, że do tej pory tak naprawdę nie byłaś chyba moim gościem radiowym. Ja robiłam różne zakusy i podcastowe, i radiowe. Jakoś się to po prostu tak zwyczajnie ludzko nie złożyło, bo twoje utwory, twoje albumy, a szczególnie album Brud jest tutaj często prezentowany u mnie w audycji. No i teraz mamy nową płytę, Sadza, płytę polskojęzyczną, taką bardziej intymną. No jest to spory przewrót, jest to duża, bardzo zmiana i to taka szybka, no bo ta płyta Brud to zaledwie rok temu, prawda? Mniej więcej. I tak sobie pomyślałam, zawsze ten artysta idzie na te wywiady, sama się z tym czasem zmagam i ciągle musi opowiadać to samo, więc ja trochę już za ciebie powiem to, co już zostało powiedziane. Super. I ty to najwyżej po prostu uzupełnisz i trochę też o innych rzeczach porozmawiamy, bo że intymna, już powiedziałam, wypełniona emocjami, dla mnie też taka bardzo zmysłowa, ale też taki zapis wewnętrznego kryzysu, z którym się borykałaś w ubiegłym roku, po bardzo intensywnym czasie koncertowania, tu wszystko to, co się dzieje na świecie i tak dalej.
No i to tworzenie, ten proces kreacji zadziałał jako taka terapia i od razu musiałaś przystąpić po prostu do wylewania tych emocji w słowa. Więc tu ci skróciłam te dobre streszczenie, tak. Tak. I wiesz, bo trochę właśnie o tym opowiadałaś w wywiadach, ale ja bym spytała z drugiej trochę strony, czy w tym trudnym czasie czułaś trochę też dlatego, że musisz tak tworzyć od razu i coś zrobić od razu, bo gdybyś zrobiła tak, jak jednak większość artystów robi w takich momentach załamania, że odcinam się, robię przerwę, wchodzę pod kołdrę i zobacz, co się wydarzy, to że może się bałaś, że coś się złamie, będąc taką właśnie bardzo profesjonalistką i taką pędzącą do przodu rakietą, że zaburzy się ten cały, ta dobra passa gdzieś tam się skończy, że to się zaburzy coś i że może się skończy, że się może nie podniesiesz. Tak nie. Od razu z grubej rury, o taki lęk. O Jezu. Nie, zupełnie tak nie było. Ja po prostu przystąpiłam do pracy bez, nawet nie nazwałabym tego pracą. Ja wtedy zapisywałam sobie po prostu fragmenty tekstów i miałam jakąś taką dużą potrzebę pisania generalnie. Mhm. Ja tekstów się zawsze bałam. To było takie zło konieczne. Oczywiście przykładałam do nich ogromną wagę, ale to nie był tak naturalny i łatwy proces dla mnie, jak w przypadku tej płyty. A tutaj po prostu pojawiła się taka wewnętrzna potrzeba pisania, której poza ja wcześniej tym nie miałam. Te teksty powstały zanim powstała muzyka, także tak, to też było dokładnie. Coś innego, prawda? Więc ja po prostu wskoczyłam w ten proces nie dlatego, że nazywałam to pracą i że koniecznie musi z tego powstać płyta. Po prostu miałam potrzebę pisania, opisywania i czułam, że jeśli bym ten etap przegapiła, to ja już za parę miesięcy będę się czuła zupełnie inaczej i już tego w taki sposób po prostu nie opiszę. Mm-hmm. Czyli trzeba było zapisać ten dany moment. I ciekawe jest właśnie to, no bo tak mówisz, no inaczej się w ogóle pisze po polsku i tak bardzo emocjonalnie, a inaczej te anglojęzyczne utwory, które jakby z tą muzyką no tworzą taką przebojową, taką mocną, wyrazistą całość. No i właśnie przy tych poprzednich albumach Clashes i Brut no bardziej spoglądasz w stronę zachodu, jednak prawda, są to takie bardzo uniwersalne albumy. Teraz śpiewasz po polsku z producentem 1988, zapraszasz Zdechłego Osę. Jestem ciekawa, no, to nie jest też nowość, bo nagrałaś utwór z Piernikowskim, prawda? Natomiast no, na ile ta w ogóle ta młoda scena około hip-hopowa, ją już nazwijmy, taka brudna trochę bardziej, cię zainspirowała, że też postanowiłaś być przez taką płytę jej częścią tak naprawdę? Zainspirowała mnie ogromnie, ponieważ 88 jest częścią tej sceny i my pracowaliśmy dobre pół roku nad tym krążkiem. W międzyczasie działy się różne rzeczy, imprezy, wydarzenia, na które gdzieś tam razem uczęszczaliśmy i ja też poniekąd stałam się trochę częścią tej sceny, albo zostałam w nią jakoś towarzysko przynajmniej wmieszana. Więc po prostu zmieniło się też moje takie podejście do tego krążka i ja poczułam, że zaczynam się otwierać na nową muzykę, na coś innego i w pewnym momencie ja po prostu czułam, że tą pracę, którą wykonaliśmy nad Sadzą do tej pory, to ona jest zbyt zachowawcza po prostu muzycznie. To jest bliżej jakby tego, co ja już zrobiłam na Brucie i tak dalej, że ja chcę, potrzebuję odważniejszych kroków w tym materiale. I rzeczywiście od tego momentu coś się otworzyło i pojawił się autotune w niektórych numerach. Poszła taka decyzja, że ta płyta będzie jednak w dużej mierze syntetyczna. W zasadzie jedyny instrument, który nagraliśmy żywy, to była gitara w utworze W Puław i w Takato Zima. Wszystko inne jest tak naprawdę udziergane z sampli, z syntezatorów i w całości ta praca odbywała się na komputerze, więc dużo się zmieniło też jakby przez no, obcowanie z tą nową muzyką jakby młodych i trochę bardziej właśnie hip-hopową. Myślę, że to też mi otworzyło trochę percepcję inną. No i czy w związku z tym zmieni się też twój odbiorca? No bo gdzieś tam musiałaś z tyłu głowy mieć taką myśl, no, że ten słuchacz, który z tobą jest od roku 2004, no to on już tam jest dojrzałym odbiorcą, a fajnie by było z czymś trafić do tej takiej po prostu czerpiącej ze wszystkiego garściami młodzieży, prawda? Więc na pewno to też jest dla ciebie możliwość
łatwiejszego dotarcia do tych ludzi młodych. Ale ja się nie zastanawiałam do końca, komu się ta płyta spodoba, bo pisząc, nie wiem, takie ani inne teksty... No to już jest efekt uboczny. Tak, pisząc takie, ani inne teksty, ja wiedziałam, że to jest mój język wyrazu, ja się tak wypowiadam, tak się wyrażam i wiesz, te słowa dla, nie wiem, dojrzałego słuchacza mogą znaczyć coś innego, dla młodego coś innego, ale wiedziałam, że to są treści uniwersalne, że ta płyta jest o takiej tematyce, że każdy gdzieś tam w momencie pewnym życia był w takiej sytuacji, na takich etapach, miał takie rozkminy, więc czułam, że to jest komunikat w zasadzie do każdego. Mm-hmm. To posłuchajmy teraz na razie utworu, który jest, myślę, lepiej już znany słuchaczom, bo to jest obecny singiel, czyli utworu Monika. I za chwilę wracamy do rozmowy z Moniką Bratką. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym? Tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli pomalować grę po tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym? Moim gościem w audycji Lekko jest Monika Brodka. Wracamy sobie tutaj do takiej rozmowy, która teraz będzie taką wyliczanką. Już odejdziemy od takiego klasycznej rozmowy pytanie-odpowiedź. Tylko bym chciała, ponieważ płyta nie jest zbyt długa, można powiedzieć, że jest taką pomiędzy epką a albumem, czy epką. Jak wy mówicie tam u was? Ja w ogóle wyłączam się z tej walki o tą nomenklaturę. No właśnie, ta płyta dobrze, jest dokładnie jest... taka, jaka miała być długościowo. Wiesz co, w dzisiejszych czasach to nie ma takiego znaczenia. Ważne, że to jest bardzo przede wszystkim ważny etap i nowa ty. I chciałabym, żebyśmy, korzystając z tego, że tych utworów, wyłączając outro, mamy 6, tak naprawdę o każdym z nich coś, po prostu idąc po kolei utworami, chciałabym, żeby przy tej okazji pewne rzeczy wyszły. Zaczynając od utworów Pław, ja będę czasami rzucała jakiś mały cytat. W ogóle no, świetne są te teksty, myślę, że każdy się powinien tutaj zagłębić, drodzy słuchacze, w tym. Płyniemy dziką rzeką w Pław i zbliża się burza, płyniemy dziką rzeką w Pław, woda jak atrament płynie do nieznanych właśnie dotąd miejsc. Pcha mnie.
Ja wiem, że to nie jest twój błąd. Ja już wyłapałam to w sieci. Ktoś spisał ten tekst, ale... Jezu, to spisywanie w sieci jest straszne. Jak ja raz zobaczyłam moje anglojęzyczne utwory, ja się złapałam za głowę. Woda jak atrament pcha mnie do nieznanych dotąd miejsc. Tak. No i widzisz, jak to jest od razu byk. No dobrze, ale co, wiesz, takie... Nie chcę, żebyś o każdym opowiadała bardzo długo. Po prostu coś takiego pierwszego, co ci przychodzi do głowy, co mogłabyś uzupełnić do tego cytatu z tego utworu. No, to utwór Wpław chyba od początku miał otwierać ten album i on przez właśnie swoją taką akustyczność i najbardziej taki piosenkowy, myślę, sznyt jest trochę takim łącznikiem mnie starej z mną nową, tak można powiedzieć, że on otwiera ten album jeszcze w taki dosyć klasyczny sposób, a wszystko co inne jakby dzieje się po tym utworze jest już jakimś właśnie szaleństwem. I my kiedyś taki diagram z Przemkiem sobie rozpisaliśmy tego, o czym jest każdy utwór i jaką dramaturgię tej płycie przynosi, na jakim etapie ja też moich jakichś rzeczy byłam z każdym z tych utworów i starałam się to właśnie dramaturgicznie rozłożyć tak, żeby w tym szaleństwie była metoda. Mhm. I to jest taki utwór o tym, co jest nieuświadomione, o nie wiem, o jakimś takim zapatrzeniu w drugą osobę, o takim idealizowaniu tej osoby, o puszczeniu się po prostu z nurtem tej rzeki, tak można powiedzieć. Ona jest tutaj tą przenośnią, tym... Która pcha, a nie płynie. No. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, wiadomo, że rzeka płynie. Właśnie. Tak. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj jeden z moich faworytów, Taka to zima. Piękny jest ten cytat. Sparzyłeś mój zapach do wiosny. Zapał. Tu ja zrobiłam, ja mam dobrze. Po prostu ślepa. Ale to też by było fajne. Sparzyłeś mój zapach do wiosny. Też wiosna dobra, też pięknie dobra. Pachnie. No. Wystawiam twarz do słońca, nie czuję jak parzy. Widzę swe odbicie i nie poznaję tej twarzy. Co tu byś, droga Moniko, powiedziała? Nie musi być aż tak szeroko. To jest taki właśnie, można powiedzieć, upadek z tej chmury. Z tej po prostu, z tego bujania w obłokach gdzieś tam na twardą glebę. Tak. To jest takie właśnie, wiesz, moment przejrzenia się w lustrze i takiej analizy tego, kim ja jestem, jakim ja jestem człowiekiem, co mną powoduje, że podejmuję jakby takie decyzje w życiu. I no jest też o jakimś takim właśnie lęku przed tym takim nieuświadomionym, przed tym, co jest po prostu w nas nieuświadomione. Jeśli chodzi o Sadzę, bo to kolejny utwór na płycie, to tu bardziej bym chciała zahaczyć o klip i o klipy w ogóle, no bo reżyserujesz jest coraz większym powodzeniem, no ale bycie tak intensywnie jak w Sadzy, i przed kamerą, i za kamerą, to jest jakieś, nie wiem, dla mnie niewyobrażalne i jakieś potwornie męczące, mi się wydaje. To jest potwornie męczące na pewno. I jest to ogromna odpowiedzialność, ale no ja to bardzo lubię i jak czuję, że mam pomysł na rozwinięcie jakiejś myśli muzycznej, która też wyszła ode mnie, to staram się to robić, bo czuję, że sama najlepiej wiem, jak to dopełnienie wizualne powinno wyglądać. To też jest jakoś misternie utkany, zaplanowany klip. Właśnie w przypadku takich dużych produkcji, jednocześnie reżyserując i występując przed kamerą, po prostu trzeba się bardzo, bardzo dobrze do tych zdjęć przygotować. Mhm. Ale też być otwartym na pewną spontaniczność, na to, co nas na planie jakoś tam zaskoczy. A czy to jest tak, że gdybyś zdecydowała się jednak na zrobienie sobie dłuższej przerwy z muzyką, to w tym czasie głównie zajęłabyś się filmowaniem czy też produkcją klipów? Możliwe, że tak. Pewnie tak. Tak. No dobrze, ponieważ mówisz tak pięknie i dużo o każdym utworze, to jednak zrobimy małą przerwę i posłuchamy utworu Taka to zima, Brodka. Thank you.
stawiam twarz do słońca. Nie czuję, jak parzy. Widzę swe odbicie i nie poznaję tej twarzy. Jak kamień wpadam w studnię, nasłuchuję jej końca. Gościem w audycji Lekko w Kampusie jest Monika Brodka i sobie dalej tutaj rozkminiamy, można tak powiedzieć, poszczególne utwory z albumu Sadza. Teraz Utrata, bardzo mroczny dla mnie utwór i też z takim cytatem bardzo metaforycznym: masz twardy dysk, a tu płyta się nie czyta, rama nie ta sama. To jest dobre, mocne. Ten tekst... Pomysł na ten tekst narodził się w autobusie linii 138 do Utraty, jak jechałam na terapię. No i po prostu pomyślałam sobie wtedy, że no my jesteśmy takim trochę systemem operacyjnym, do którego wgrywane są dane przez całe nasze życie. Od niemowlaka uczymy się kolejnych czynności, poznajemy ten świat poprzez innych ludzi. To nas buduje, to właśnie ten, wiesz, dysk gdzieś tam dalej wypełnia te wszystkie dane i następuje taki moment w życiu, że no my cały czas coś formatujemy, przekształcamy, ale czasami właśnie następuje taki reset systemu, jakieś wydarzenia się w twoim życiu wkradają tak, że no po prostu tracisz te dane i musisz postawić ten system na nowo, więc no to jest trochę o tym. Ten wirus, o którym tutaj mowa, nie ma nic wspólnego z pandemią ani z koronawirusem. Rozumiem. Monika, utwór tutaj wspominałaś w jednym z wywiadów, że sama chciałaś zobaczyć, jak to będzie wyglądało, że jest Brodka, Monika. Tak. Wszędzie na platformach cyfrowych. No i masz. Mam to. I udało się. Twoja taka oda do czasów młodości, kiedy kierujemy się bardziej sercem niż logiką. No w ustach dosyć młodej dla mnie osoby to tak brzmi, wiesz, tak trochę jakbyś była już dużo bardziej leciwa, ale rozumiem, że to też trochę dlatego, że
tak szybko zaczęłaś bardzo intensywnie pracować i pierwszą płytę wydałaś w bardzo młodym wieku, więc siłą rzeczy no, ta młodość się wydaje jakimś takim, takimi czasami zamierzchłymi, tak? No trochę tak, no ja zebrałam już tak dużo doświadczeń w tym moim wcale nie takim długim życiu, że czasami jakby czuję, że mogłabym obdzielić kilka, wiesz, żywotów innych tymi swoimi doświadczeniami, więc tak, no ten tekst jest w zwrotkach dosyć abstrakcyjny, a refren to rzeczywiście jest pójście po prostu w tą dzikość serca, niekoniecznie dlatego, że to składa się w jakiś po prostu sens, no. Mhm. Ale to jest taki w ogóle fajny oddech też na tej dosyć jednak przeważającej części mrocznej płycie. Hydroterapia. No i tutaj już dostajemy takiego z kolei po tej Monice, co sobie podśpiewujemy, Monika, to dostajemy takiego kopa trochę mocniejszego. I tutaj też zacytuję, składam się głównie z wody i z wątpliwości, ciało mizerne, skóra napięta na kości. Bardzo też taki tekst dobitny, piękny. No i tutaj gość się pojawia, Zdechły Osa. I tak się zastanawiałam, wiesz, jak ta współpraca przebiegała, głównie jeśli chodzi o tekst, bo ty chyba rzadko w ogóle dzielisz się tekstami. Mhm, tak, rzadko. Jak się na to chciałam, wiesz, jak chciałam to mieć poszło? Bardzo gościa na tej płycie, ale w innych utworach po prostu nie znajdowałam przestrzeni dla tego gościa. Tutaj na zamknięcie ten gość się pojawia i to poszło tak, że wysłaliśmy ten numer do Osy. Poznaliśmy się jeszcze wcześniej w Warszawie, pierwszy raz przybiliśmy piątkę i umówiliśmy się na to, że on spróbuje się dograć do tego kawałka. Moja część wtedy już była napisana i nagrana. I ja go bardzo mocno mobilizowałam do tego, żeby on w zasadzie napisał taką odpowiedź na mój tekst, żeby nie wyskoczył jakby z czymś kompletnie oderwanym od tego, no, nie, czym no, jest wiadomo. Ten numer, ale żeby pochylił się po prostu nad sobą, nad tym momentem, kiedy on jest najbardziej bezbronny, taki najbardziej... no, taki, jakiego go ludzie generalnie chyba nie znają, jakby od tej wrażliwszej strony. No i tak też pojechał w tym tekście, no. A byłaś na jego koncertach? Byłam na dwóch. Ja też byłam. Tak. No jest to niezłe szaleństwo. Jest naprawdę. Super. Dobrze, posłuchajmy teraz tego utworu Hydroterapia i jeszcze sobie na chwilkę wejdziemy, żeby dokończyć naszą rozmowę z Moniką Brodką. Łzy są słone, opisuję, gdy kapią. Widzę, jak sól wypala wzór. Łzy są słone, opisuję, gdy kapią. Widzę, jak sól wypala wzór. Wątpliwości, ciało mizerne, skóra napięta na kości. Czaszka nadpsuta od palących myśli, sygnał leci przez skórę do pospinanych mięśni. Emo, ego, opowieści w zaułkach wyobraźni, pokoje do projekcji. W nich pejzaże dziwnej treści. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja. Łzy są słone, kiedy płacę i w jakim kawałku poznam się, no nie. I chór.
Nie ronię łez, które widzieć chcesz. Może jak chcę kasę, kiedy jaram przez. Tylko takie ci pokażę, jaraj się. Jak jest źle, coś tam kapie, ale tylko deszcz na kwasie. W kałuży możesz widzieć me odbicie łez. Jak płakałem, naprawdę wiesz, że wyglądam jak zdechły pies. Zbiłem zło, chcę zobaczyć jak wyglądam, kiedy płaczę i w jakim kawałku poznam się, to test. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja, yo. Łzy są słone, oblizuję, gdy kapią. Widzę jak sól wypala wzór. Łzy są słone, oblizuję, gdy kapią. Widzę jak sól wypala gościem jest Monika Brodka. Już tutaj sobie będziemy powoli kończyć. Chciałam cię jeszcze zapytać o kwestię kobiecości w ogóle, wiesz, no bo myślę, że jesteś naprawdę inspiracją, takim, wiesz, wzorem dla wielu kobiet. W ogóle właśnie to, co miałam powiedzieć, żeby nie wyszło, że za dużo wazeliny, ale jeśli o ciebie chodzi, to przychodzi mi, wiesz, jaki przymiotnik do głowy, zarówno jeśli chodzi o twoją muzykę, twoje teledyski i twój image. Rasowa. Że ty jesteś po prostu rasowa. Że to jest super. Takie wszystko, wiesz, dopracowane. No dobra, nie muszę tłumaczyć słowa rasowa. No i jak jest z tym, wiesz, ja cię często podziwiam, że ciągle masz na siebie pomysł, przy każdej płycie wyglądasz inaczej, włosy są inne, pomysł na make-up jest inny, teraz często pojawiają się ciemne okulary. Wiesz, no czy to wymaga u ciebie jakiegoś długiego poszukiwania inspiracji, czy to wychodzi totalnie, spontanicznie? Jak to wygląda? No właśnie przy poprzednich płytach, przez to, że one były jakimiś koncept albumami poruszającymi się wokół jakiegoś zagadnienia, jakiegoś tematu, który mnie ciekawił i ja go zgłębiałam na każdym innym jakby projekcie, to też starałam się, żeby ten image szedł w parze z tym konceptem. Ja troszeczkę traktowałam siebie jako odrębną postać sceniczną, nie do końca Monikę, właśnie bardziej Brodkę, jako taką, wiesz, plastelinę, którą można ulepić pod każdy projekt inaczej. I ja byłam taką postacią, która po prostu wprowadzała słuchacza w ten świat, w świat tej płyty. W tym przypadku, tak, to bardzo ciekawe jest. W tym przypadku ja stwierdziłam, że jakby nie ma tutaj żadnego imidżu tym razem, nie ma żadnej kreacji. Tak. Czyli ty jesteś najbardziej ty teraz. To jestem na pewno może najbardziej ja prywatnie gdzieś tam tak. Więc w tym wypadku się w ogóle nad tym imidżem nie zastanawiałam i po prostu nacisk położyłam po prostu na coś innego tym razem. No ale i tak odbierane jest to jako twój nowy imidż, wiesz o tym. No, każdy będzie sobie to odbierał, tak, to wiesz, jak tam chce. Nie? Jak z koncertami? Jest mi bardzo miło, że Rafał Dudkiewicz z tobą gra, bo również ze mną pogrywa i uważam, że jest genialnym perkusistą. Tak, pozdrawiamy Rafała i cały mój zespół cudowny. Będą koncerty, będzie intensywnie, domyślam się, i tak zdradzisz jakiś nowy pomysł na to, jak to będzie wyglądało. No, bo wiesz, jak teraz połączysz ten materiał z tym wcześniejszym, ja się zastanawiam. Gramy 5 koncertów na tej trasie i pojawiają się bardzo ciekawe miejsca, takie nietypowe, bo w Warszawie gramy w kinie Luna. We Wrocławiu na przykład gramy w synagodze pod Bocianem. I generalnie to będzie trasa polskojęzyczna.
Więc my nie skupiamy się tak bardzo na materiale z poprzedniej płyty, bo graliśmy go przez dobry rok i latem tego roku i w zeszłym roku w klubach, więc no tak, ale tutaj tego materiału jest za mało na koncert. No tak, ale wypełniamy ten koncert innym materiałem, właśnie polskojęzycznym, takim, żeby jednak ten komunikat z koncertu płynął głównie w języku polskim. Trasa będzie piękna, trasa będzie bardzo audiowizualna. Scenografia i to, co się będzie działo, będą bardzo mocno rezonować z tą muzyką i będą tworzyć jakiś taki audiowizualny spektakl, mam nadzieję, bo jestem w trakcie pracy nad trasą. Na trasę jedzie z nami Przemas, więc będzie zasilał nasz zespół i w sumie płytę, która jest dosyć mocno producencka, przekształcamy i jakoś rozbieramy na czynniki pierwsze, żeby zagrać ją jednak z zespołem na żywo. No, brzmi to bardzo intrygująco, bardzo zachęcająco i tym samym bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czego my słuchamy? Nie przygotowałam się, bo jest o jedno więcej niż miało być, ale dobrze, już ja sobie z tym poradzę. Moim gościem była Monika Brodka. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Tak, bo ja miałam właśnie zagrać Wam zespół, duet Color Blue, który już miałam zaprezentować w ubiegłym tygodniu i nadrabiam tę zaległość, bo naprawdę warto. Duet szykuje album z piosenkami również po polsku, tak jak ich singiel Dotkliwie. Mi jednak spodobały się te angielskie utwory. Mam też pewne skojarzenia oczywiste, ale wpadniecie może na to sami. No jeszcze dla porządku, ten duet tworzą Zuza Nicgorska i Patryk Jędrys i pochodzą z Zagłębia Dąbrowskiego. Posłuchajmy, jak brzmią Color Blue w utworze Sweet Nights. You can see it clearer at night. Heaven on projections, a search for the endings of the dreams in reality. I'm going into the alley of recall. Heaven memory out of control. Thank you.
wtedy kiedyś, tuż na międzytorskiej miedzy. Wychował mnie Eden, gdzieś pomiędzy portem a Śródmieściem. Szyb Polveris, nad nim księżyc. Transport ciężarowy, przemysł ciężki. Wszędzie węgiel, na każdej powierzchni w powietrzu. Oj tak. Przemierzałem te tereny, zmierzałem na trening. Jeszcze nie wiedziałem, że trzy miechy i jedziemy. To był 04, nie istniał tethering. Rzeczywistość się wygięła jak TRX, kiedy musieliśmy z mamą wyprowadzić się z tej ziemi. Powodem były PLN-y, demy. Może dzięki temu szybko zdążyłem docenić naturalne otoczenie. To co było kiedyś. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Dżibel Mądziach, dźwigi widzi z okna. Młody Dżibel Mądziach, z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Dżibel Mądziach, dźwigi widzi z okna. Młody Dżibel Mądziach, z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. Za nami kolejna odsłona epki, o której zdaje się już sporo było mówione i grane na antenie kampusa, epki Stossingery, czyli Belmondo w remiksach producentów związanych z projektem The Very Polish Cutouts. Jest to naprawdę świetne i to był remiks właśnie, pejzaż, tak troszeczkę w innym klimacie niż ten, do którego nas Bartosz Kruczyński przyzwyczaił. To był utwór Te Tereny. Na zakończenie, ja już wam bardzo dziękuję, Kasia Nowika. Powiem też, że Brodka koncertuje w Lublinie, w Krakowie w najbliższy weekend, a 18 listopada w Warszawie. Co ciekawe, ja też mam wtedy swój taki kameralny koncert w Sasi, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać. Na zakończenie Skalpel, oni również koncertują w najbliższy weekend w Spatifie, tak, w sobotę. Już tutaj powolutku rozkręca się utwór Prism z ich ostatniego albumu Origins, o którym już wam też opowiadałam. I będzie jeszcze powrót do tej Jelty, myślę, że się zmieści. I tu od razu, jak zobaczycie playlistę, którą oczywiście wkleję w komentarzu na Facebooku, to żebyście nie byli zdziwieni, że to jest jakaś dla mnie dedykacja, bo utwór nosi tytuł Drunk Nowice. Nowice przez V. A to jest Drunk Nowicze i to w ogóle czego innego dotyczy. Kasia Nowicka, Nowika, bardzo wam dziękuję. Pa, pa!
Campus.